Rafał Skowroński. Pewnego razu w Bieszczadach. Kimadło u wampira. Czyta Piotr Gulbierz. Rozdział czwarty. Tracił już nadzieję, pewny, iż oto wybija jego ostatnia godzina, gdy ujrzał ciemny zarys budynku. Drewniany dom stał tuż pod ścianą lasu. W jednym z okien migotało światełko. Gdy podszedł bliżej ujrzał czarną smugę dymu, leniwie noszącą się nad kominem. Ostatkiem sił podbiegł do drzwi i chwycił za klamkę. Drzwi nie ustąpiły. Bliski obłędu zaczął walić w nie pięściami. – Ratunku, ratunku! krzyczał. I nagle drzwi puściły, a Marian wtoczył się z całym impetem do środka, upadając na kolana. Zawisła nad nim brodata sylwetka ogromnego mężczyzny. Dojcze dodystyn? spytał brodacz. za partizanen. Niedźwiedź, bandicyn, jęknął Marian. Brodacz wyjrzał zaciekawiony przez uchlone drzwi. Mruknął coś niewyraźnie pod nosem i zareglował zamek. Sprechen Sie, Deutsch? — Co? Nie, nie, ja starczyna. Starczyna, a już myślałem, że z monachium. A gdzie ja właściwie jestem? W kimadle u wampira, Cimmerwaj i tak dalej. A pani na wczasy? – Ja jestem Marian, nie żadna pani. To takie przybranie, mandyjtyn, partyzan. – powiedział, szczękając z zimna zębami. Wstał i zerknął chciwie w stronę pokoju kominkowego. – Mogłbym się ogrzać? Brodacz chrząknął i ruszył przodem. – Zapraszam – powiedział. – Przyniosę ci coś suchego na zmianę. Gdy wyszedł, Marian usiadł na starej kanapie i wyciągnął obie dłonie do ognia.